rodziny. Piękna dziewczyna, zakochana w Jaśku, którą rodzice chcą wydać za mąż, za starszego, ale bogatego kandydata. W tą rolę wciela się Magdalena Pużycka. Jej narzeczony, pan młody, Baluś Zabiela. Zapraszamy Balusia. Odstarzał już nieco kawalek, ale pochodzi z bogatej rodziny, gospodarującej na dużej roli. W tą rolę wciela się pan Marek Zieliński. Z kolei mama panny młodej to Marcyna. Kobieta energiczna i przedsiębiorcza, zorganizowana i oczywiście zamierza dobrze wydać trójkę za mąż. W tej roli zobaczymy panią Danutę Kieracką, śliwką pomysłodawczynię. Z kolei Teosi to ojciec panny młodej. Teosi jest troszeczkę zagubiony. Nie jest zbyt skory do zarządzania gospodarką, ale energiczna żona pomaga mu przekonać do pomysłu córkę wydania za majątnego pana młodego. Kasi serce jednak należy do innego, do Jaśka Skręcina. Jaśek Skręcina jest kolej nie zagubiony, jest bardzo wesołym, żądnym życia, uciekł i przygód, tutaj i wozem. Ale para Kasia i Jasiek bardzo się kochają. Jego mama, czyli teściowa, to pani Krysia Maciulewicz-Tabaka, która tutaj właśnie też nie jest pewnie zadowolona z wyboru męża dla Kasi. O tym się przekonamy. Jeszcze tylko dodam, że w rolę Jaśka wcieli się Sebastian Myszyk. Proszę Państwa, aby doszło do ślubu, musiała być swatka, czyli rajka. I w tą rolę Marcyny Dystyrowej wcieli się pani Małgorzata Wyskocka. Również ceremonia oczepień będzie tą ceremonią, którą zobaczymy podczas inscenizacji, a my na naszym biegu, że tak to określę. Zapraszam serdecznie. Pomagajmy, pomóżmy, wspierajmy naszych gości, brawami będzie inaczej. Są to goście z dłuższych, przypominam. Bardzo się ucieszyli z zaproszenia do Koszalina. Mam nadzieję, że ich pomysł i spektakl będzie inspiracją dla naszych mieszkańców. I babcia z dziadkiem. I prezes pan Tadeusz Łokuśko. A przed Państwem następny zespół koszalinski, który tydzień temu obchodził roczek, nazywa się Stokrotki Nowobramskie. Przed Państwem Stokrotki. Brawa, żeby się nie potknęły. Usłyszymy jeszcze dzisiaj, jak będą się prezentowali. A teraz, proszę Państwa, przed Państwem zespół śpiewaczy Stowarzyszenie Lichici. Jeszcze dzisiaj będziemy mieli szansę usłyszeć, jak pięknie śpiewają, jak pięknie... Zobaczycie, jak się dzisiaj pokażą. Ho, ho, ho. A kto ich nie zobaczy, to w piątek 13 czerwca zapraszamy do domu Kukata. I następny zespół folklorystyczny w strojach małopolskich. Reprezentacja zespołu folklorystycznego Zgoda z Wyszewa. I przed Państwem następny zespół folklorystyczny Swojacy z Sitna. Proszę Państwa, piękne, przepiękne łowickie stroje. Spójrzcie proszę na te piękne bluzki, spódnice w pasiaki, chustki. Bardzo kolorowo. I rozśpiewają nas, myślę, wszyscy dziewczynki. Kolejne panie to Archiwicki. Po prawej pani Ania Zbroszczyk z wiankiem na głowie, zajmująca się na co dzień opracowaniem akt niemieckich, i pani Dorota Cybińska, archiwistka, przygotowująca, również robiąca, realizująca herendę archiwalną. Tak brzmi to egzotycznie, ale są poszukiwania w dokumentach przechowanych w naszych zbiorach.
prowadzi pani Dorota również pracownię. Kolejne panie, można powiedzieć, dział administracyjno-finansowy, po prawej pani kadrowa kierownik administracji Ania Bułka, w środku centralnie główna księgowa, proszę państwa, i po lewej Ewa Kułaga, która pracuje w sekretariacie, pomaga obsługiwać komisję. I też w wianuszkach. Też wszystkie wianuszka, proszę państwa. Kolejna para, po prawej stronie nasza stażystka, pani Sylwia Szufra i po lewej pani Bogusława Deryło, starsza arcibiskupka w naszym archiwum. Dziękuję.